Koszalińska 28. To ma być nowy adres Kołobrzeskiej Straży Miejskiej. Zanim jednak tak się stanie, lokal musi przejść gruntowny remont. Ten obejmie m.in. wydzielenie szeregu pomieszczeń. Straż Miejska z ustawy wymaga, żeby tam były pomieszczenia, gdzie jest magazyn broni. One muszą być specjalnie ulokowane. Największy problem, z jakim się zetknęliśmy, to będzie ogrzewanie tych pomieszczeń, ponieważ budynek jest budynkiem niepodłączonym do naszej sieci ciepłowniczej, więc będziemy musieli podłączyć tam gaz, ponieważ w budynku już ten gaz jest, w poszczególnych naszych tam mieszkaniach. Prace budowlane to pierwsza część. Później musi nastąpić samo przeniesienie straży. Przeniesienie takiego wydziału specyficznego, bardzo wydziału, jest dosyć trudne, bo wiąże się również z przeniesieniem różnego rodzaju radiostacji, możliwością podłączenia sieci, więc my powolutku wystąpiliśmy już do różnych organów po to, żebyśmy wiedzieli, czy te możliwości teletechniczne przede wszystkim są. Przecież to jest jeszcze monitoring. Przypomnijmy, Straż Miejska, podobnie jak m.in. Wydział Komunalny, muszą opuścić Ratuszową 12. Nie udało się wypracować kompromisu z nowym właścicielem w sprawie ceny za wynajem pomieszczeń. Umowa kończy się w październiku. Prawdopodobnie jednak Straż Miejska zostanie przy Ratuszowej nieco dłużej, bo do końca października nowa siedziba nie będzie gotowa. Rozmawialiśmy wcześniej z tym panem, który jest obecnym właścicielem, że przedłużenie tej umowy na tych pomieszczeń na te 2 miesiące dłużej nie będzie problemem, więc liczymy na to, że z tej deklaracji się nie wycofa. Remont nowej siedziby Straży Miejskiej będzie czasochłonny i kosztowny. Trzeba się liczyć z tym, że będzie to już siedziba docelowa Straży Miejskiej. Myślę, że punkt bardzo dobry, taki dla miasta, łatwy dojazd. Też parking, bo tam przed tym budynkiem znajduje się taki dosyć duży plac, który zaadoptujemy na parking i to będzie kompleksowo już przynależne do Straży Miejskiej. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Straż Miejska przeprowadzi się na Koszalińską 28 na początku przyszłego roku.